Nazywam się Roman Kuś. Wspólnie z moją żoną Grażyną Janik prowadzimy firmę pod tytułem Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych w Sławkowie. Są dwa obszary naszej działalności. Jeden, który dotyczy wdrożenia systemów informatycznych dla potrzeb zarządzania produkcją górniczą i to zajmuje w naszej działalności jakieś 10% obrotów. Podstawowa działalność to jest wykonywanie przesłon hydroizolacyjnych dla potrzeb zabezpieczenia obwałowań rzek, zbiorników wodnych, a także zabezpieczenia wykopów budowlanych oraz na przykład gaszenia hałd. Mamy opatentowane materiały oparte na modyfikowanych glinach i mamy na to patenty oczywiście w Polsce, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. To jest produkt, który przewyższa wszystko, co jest na świecie swoją jakością i może być wykorzystany w miejscach, gdzie do tej pory nie można było jej wykorzystać, czyli w gruntach luźnych. Najprościej to może w ten sposób, że wszyscy wierzą, że jak się używa cementu, to jest materiał, który coś nam w sposób trwały zabezpiecza, ale ma tą cechę, że jak stwardnieje, to pęka. Teraz nasz materiał uzyskuje twardość większą niż jakikolwiek grunt, a przy tym jest zawsze elastyczny. Nawet jak jest poddany jakimś naprężeniom, na przykład na terenach górniczych, to on się ugnie, zostanie przesunięty, a nie utraci swojej cechy, która jest oczekiwana, czyli szczelności. I tym przewyższa każdy inny materiał w tym obszarze. Trudnością jest to, że konkurencja jest zewnętrzna, zagraniczna i nie może uwierzyć, że w Polsce można wymyślić lepsze rzeczy niż w świecie. I to jest zderzenie z urzędnikami, którzy też są przyzwyczajeni do tego, że jak ktoś przychodzi z Niemiec albo ze Stanów, to jest, musi być lepszy niż ktoś, kto wymyślił coś tutaj na miejscu. A mamy niektóre rzeczy, z którymi jeździmy po świecie, w Japonii, w Stanach. Prowadzimy ten biznes ja i moja żona Grażyna Janik. Od samego początku budujemy tę firmę. Zaczynaliśmy od kilku osób, teraz jest prawie 100 osób. To się zmienia. Ale mottem podstawowym jest to, żeby szukać ciągle rzeczy, które tak zwani fachowcy mówią, że to jest niemożliwe. A my tam wchodzimy i nagle okazuje się, że to, co było niemożliwego, to jest do uchwycenia. I dzięki temu właściwie funkcjonujemy.